Podczas drużynowych mistrzostw Polski szkół podstawowych w szachach, które odbyły się w Szklarskiej Porębie, zawodnicy z uczniowskiego klubu sportowego Kiełbaska z Kościelca wywalczyli wysoką lokatę. Dotarli do 6. miejsca. Zarząd klubu nagrodził młodych szachistów pucharami i symbolicznymi nagrodami. Dzisiaj jest szczególny dzień, bo są wśród nas szachiści, którzy w tym tygodniu zdobyli 6. miejsce na drużynowych mistrzostwach polskich szkół i igrzyskach dzieci. To Igor Steckiewicz, Miłosz Świderski, Maciej Anastasiak i Jagoda Świderska. Opiekował się nimi pan Michał Anastasiak. Aby osiągnąć ten sukces, trzeba było pracować wiele, wiele lat. I sami o tym dobrze wiecie. Zaczynaliście od samych podstaw, od początku. Musieliście przeżyć wiele turniejów, wiele wielkich imprez, mistrzostwa międzywojewódzkie czy mistrzostwa Polski, żeby właśnie trafiło się to, co w tej chwili, mianowicie 6. miejsce w Polsce. Ja tylko przypomnę, że w 2010 roku to już pani dyrektor była, akurat ma takie szczęście do uczniów, że wówczas drużyna gimnazjum zajęła 8. miejsce w Polsce, a rok później w 2011 4. miejsce w Polsce. Także no, tutaj na tym polu już mamy jakieś tam sukcesy i ten wasz sukces to już na trwałe zapisze się w historii naszej szkoły, naszej gminy i nie tylko. Także gratuluję i dziękuję. Cieszę się naprawdę ogromnie. Wszyscy się cieszymy, dlatego dzisiaj chcieliśmy was w jakiś sposób wyróżnić. Przygotowaliśmy dla was, pani prezes przygotowała puchary, a sponsorem dzisiaj jest, nie wiem czy w dalszym ciągu Gosposia Gaska się tak nazywa, tak, bo mówiliście, że jakieś tam zmiany były. I to jest sponsor, tutaj mamy takie symboliczne pieniążki na cukierki dla was. Tu na kopercie jest napisane, ile tak tam jest w tej kopercie. A przy okazji wyjazdu na eliminacje strefowe, no, mogą wam się przydać, tak? Puchar prezesa UKS KKS w Kościelcu za zdobycie 6. miejsca w Mistrzostwach Polskich Szkół Podstawowych. Gratuluję. Nie załamywać się, ten wielki sukces, widzicie, żeby cała drużyna zajęła takie miejsce, to naprawdę nie jest takie proste. Ale rozpiera mnie dyma, że to akurat ja mogłem być opiekunem takiej drużyny. Myślę, że co wspominałem już wcześniej, że każdy z nauczycieli tej szkoły chciałby być na moim miejscu opiekunem na tych zawodach, ponieważ zawody rangi mistrzostw Polski, igrzyska dzieci, najlepsze drużyny z całej Polski, no i drużyna tak naprawdę z niewielkiej miejscowości, która zajmuje 6. miejsce. Dodatkowo jeszcze piękne miejsce, Szklarska Poręba, piękny obiekt, no i przepiękna pogoda, także wszystko sprzyjało sukcesowi tak naprawdę i dzięki temu ja uważam, że też to się przyczyniło po części do tej bardzo pozytywnej motywacji uczniów do tego, żeby nie przerażać się, nie zrażać się do tych porażek, które powiem tak, tam też nie było tak, że od razu byliśmy w gronie faworytów, bo byliśmy rozstawieni na miejscu 12. Były drużyny, które zdecydowanie miały wyższe rankingi. Natomiast my sobie naprawdę doskonale radziliśmy. Poradziliśmy sobie ze stresem, a to jest bardzo ważne, żeby to opanować w przypadku szachów. I udało nam się tak naprawdę rzutem na taśmę osiągnąć taki sukces. Także jestem dumny, bo to są uczniowie, którzy chodzą do naszej szkoły. No i jestem dumny z tego, że mogłem reprezentować jako opiekun również naszą szkołę. Byli zmotywowani. I nawet przez chwilę nie było takiej chwili zwątpienia, że się nie uda. Bo jeżeli nawet jeden zawodnik z drużyny gdzieś tam powątpiewał, że coś tam może nie pójść, to jednak drużynowo oni stanowią bardzo silny skład, silny modeli, są silni psychicznie i to ich razem nakręca do sukcesu. Graliśmy z systemem szwajcarskim, graliśmy 11 rund
I właśnie zajęliśmy 6 miejsce na 21 drużyn. Najtrudniejszą partię zagraliśmy z Bełchatowem, bo właśnie wtedy przegraliśmy, ale potem dostaliśmy taką motywację i wygrywaliśmy. No to jest bardzo dobry wynik, tym bardziej, że mieliśmy 12 numer startowy, więc aż tak wysoko nie przewidywałem, że będziemy. I były takie, w pewnym momencie były momenty słabości, w których na przykład jak w drugim dniu 3 partie przegraliśmy, jedno tylko wygraliśmy, i mieliśmy jeden remis, więc był taki moment, gdzie po pierwszym dniu 4 miejsce narobiło chrapkę trochę, a potem spadliśmy na 11, ale w drugim dniu remis i wygrana pozwoliła nam zająć to 6 miejsce, na które po prostu liczyliśmy, które dobrze zajęliśmy, bo jest to dobry wynik. Lepiej drużynowo czy indywidualnie? Właśnie to jest różnie z tym, ponieważ kiedy się jest drużynowo, to, że ty przegrałeś swoją partię, nie oznacza, że cała drużyna przegrała i możesz, ty naprawiasz błędy innych, ale kto inny naprawia twoje błędy, więc w mojej opinii lepiej jest jednak na drużynowych. Szachistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. A za rok, kto wie, może podium?